Przebiegnę maraton w każdym kraju świata, brzmi tytuł jego książki. W momencie, w którym rozmawiamy, ma na swoim koncie 193 maratony, ale gdy nagrywam tę zapowiedź, ta liczba zwiększyła się już do 194, bo przebiegł maraton w Madrycie, a właśnie przygotowuje się do maratonu w Urugwaju. Jest zdobywcą World Marathon Majors i rekordzistą świata w ilości przebiegniętych w ciągu jednego roku maratonów, bo aż 66, łącznie w 89 krajach. Gościem dzisiejszego odcinka Krakowia Maraton jest maratończyk, organizator wyjazdów na maratony na całym świecie, a także organizator maratonów w krajach, w których takie biegi jeszcze się nie odbywają. Kto to taki? Oczywiście Wojtek Machnik, 249 Challenge. Serdecznie zapraszam Was na rozmowę. Wojtek, gdzie biegniesz? Bo średnio co 4 dni z hakiem gdzieś biegniesz maraton na świecie. No teraz to są trudniej, bo tych krajów coraz mniej zostało. Natomiast w tej chwili jestem w Madrycie, jestem w Hiszpanii. W tą niedzielę będzie maraton właśnie w stolicy. Także no, czekam, idę do biura zawodów, dzisiaj odebrać numer. No i w niedzielę 194 maraton w ogóle totalu. I to już nie jest nowy kraj, bo w Europie wszystkie kraje już ukończyłem. Natomiast to jest taki podprojekt w projekcie pod tytułem Stolica Świata, więc to będzie chyba 93. stolica, jak dobrze policzyłem. Dobrze, czyli mam aktualne statystyki. Zrobiłam screena twojego story, śledzę na bieżąco, żeby właśnie mieć aktualne. W Londynie zatrzymałam się na 193 maratonach, ale twój projekt zakłada łącznie 249 maratonów w 249 krajach i terytoriach. Stąd tytuł książki ostatnio wydanej, Przebiegnę maraton w każdym kraju świata. Tak. Więc ten projekt trwa już od 2018 roku, więc 161 krajów to jest jedna wielka podróż po świecie, także nawet nie liczę, ile razy kulę ziemską okrążyłem. Natomiast te pierwsze początkowe lata, właśnie to jest to, o czym jest ta książka, czy pierwszym etapie tego projektu, czyli do 2019 roku, to był właśnie rekord świata, który ja zaatakowałem w tej kategorii najwięcej maratonów ukończonych w różnych krajach w ciągu roku. No i to było właśnie te 66 maratonów w tych 66 krajach. Potężna operacja logistyczna i w sumie wbrew pozorom maraton to było to, co było najłatwiejsze w tym wszystkim. Jak sobie pomyślę, ile musiałem lotów zrobić, ile w ogóle to było przemieszczanie się po świecie. No i to było wyzwanie w wyzwaniu. Na szczęście to się jeszcze przed COVID-em. Skończyłem w 2019 roku, a później od 20 już zaczęliśmy mieć coraz większe problemy z imprezami masowymi, z maratonami, no bo przez COVID wszystko było odwołane. Natomiast tak, projekt cały czas postępuje, cały czas mam grafik na kolejne kraje, więc książka dopiero jest w pierwszym etapie. Teraz takiej promocji, ja byłem teraz w Polsce przez 3 tygodnie, więc było mnie dużo w mediach różnych, a dużo tych książek też wysłałem z autografami. Na nie jestem poza Polską aż do Brexitu. Czyli teraz muszę podgonić statystyki w projekcie, bo tam przez nowe kraje. Bo ty prowadzisz tak naprawdę turystykę maratonową, nie tylko sam biegasz, ale też organizujesz wyjazdy na maratony na całym świecie. Jak to jest? Czy klienci się cały czas zgłaszają, czy ty jakoś musisz wychodzić z ofertą? Jak ten biznes wygląda? No, mój biznes jest taki trochę niszowy, bym powiedział, bo ja się specjalizuję w tych wyjazdach na te maratony, powiem, może nieoczywiste, czyli poza taką utartą też pobiegową. Czyli na przykład, jak też pobiec, stworzyłem taki przemysł w Bujanach, czyli na przykład Bujano, Suina, Guyana Francuska w Ameryce Południowej. Zorganizowałem też pierwszy maraton w Syrii, teraz co roku mamy maraton w Damaszku. Wydawało się zupełnie niemożliwe, bo tam nigdy nie było biegu. I teraz to jest coroczna impreza. Byłem też w Iranie, także do Iranu się przymierzam. Obecnie pracuję nad różnymi krajami typu Djibouti, Erytrea, Afganistan, także wiesz, to są takie ciężkie kierunki, gdzie mało co się wydaje i jest naprawdę dosyć spora musiał na to, żeby tam zagospodarować. Taki miałem pomysł na to, jak odchodziłem z korpo. Właśnie chciałem zapytać, jak to się wszystko zaczęło, bo to jest nieoczywista ścieżka kariery. Wiesz co, ja byłem zawsze podróżnikiem, a w momencie mojej końcowych etapów pracy w bankowości u nas, czyli to był 2017 rok, jak powstał w ogóle mój pomysł, żeby założyć takie biuro do zadań specjalnych, tak to nazwijmy. No to ja wtedy już miałem 70 krajów, więc ja już byłem wtedy podróżnikiem. Tylko wiesz, przełożenie czegoś takich prywatnych wyjazdów na profi biznes, gdzie wiesz, zabierasz ludzi i ponosisz za to odpowiedzialność, to jest raz jako wyjazd, a dwa zacząć organizować w ogóle maratony i to jeszcze w takich trudnych krajach.
No, to było duże wyzwanie. No, to jestem jeszcze do wiesz. To jest tak, że to jest rynek dla specjalnego klienta, takiego klienta, który nie chce, wiesz, eksplorować takie lądy, które znowu kto do nich jeździ. Więc ja też nie narzekam na brak klientów. To są zawsze mniejsze grupy, zawsze taki specyficzny wyjazd. Też operujemy w tego, że World Marathon Major, czyli tych największych maratonów, więc to też dużo osób się zgłasza, poszukują pakietów. A na przykład na Berlin trzymała inne maratony, które należą do Wielkiej Szóstki. Cały czas coś się dzieje, nie ma do tych. Nie tylko biegasz, nie tylko organizujesz wyjazdy na maraton, ale też organizujesz stricte sam maratony tam, gdzie ich nie ma. Pierwsza była Syria, w tym roku trzecia edycja, ale też widziałam najnowszy news o tym, że uda się najprawdopodobniej w czterech krajach afrykańskich, w których do tej pory nie ma maratonu. Czy coś możesz dużo zdradzić na ten temat, czy to jest jeszcze w fazie projektu? Więc tam po pierwszych rozmowach pozaprojektowa jak najbardziej, bo to chodzi o róg Afryki, czyli Horn of Africa, to jest Djibouti, Erytrea, Somalia i Etiopia w tamtych krajach. W Somalilandzie był maraton, nie mogę, ja spotkałem się parę dni temu właśnie z dyrektorem tego biegu, którego zreaktywował specjalnie po prostu dokoptuje do tego projektu, do tego wyzwania, te pozostałe maratony. W czerwcu też lecono maraton do Kongo, więc jest jedno Kongo, a obok po drugiej stronie drugie Kongo, w którym też była maratonu, i obok Angola też biorę projekt na przyszły rok. Zobaczymy, jak mi pójdzie, więc to są kraje, na którym ja pracuję w Afryce, no bo żeby skończyć projekt maratonu w każdym kraju świata, no to maraton w każdym kraju świata się może odbywać. A my dzisiejszy mamy około 20 krajów, gdzie nie ma maratonu. Na razie mam gdzie jeszcze biegać przez 3 lata, ale potencjalnie na przyszłość to już tymi krajami trzeba się zająć. Czyli wyzwanie podwójne, jeśli nie potrójne. A samo bieganie, jak to się zaczęło u ciebie? Bo różne są te początki i motywacje. Zaczęło się przypadkowo, bo znaczy w zasadzie to w ogóle, jak zacząłem truchtać, to był efekt, wiesz, metabolizmu, który mi zwolnił po policjach 40, gdzieś tam albo nawet jeszcze przed. Nie wiem, że byłem panem z korpo. Zajmowałem się kredytami, ubezpieczeniami, siedziałem za tym biurkiem kilkanaście godzin. I byłem taki troszkę większy, pamiętasz się z tamtego czasu. No i chciałem się lepiej czuć, chciałem po prostu powalczyć o swoje zdrowie, samopoczucie i o lepszą sylwetkę. No i z tego truchtania przez przypadek koleżanki w pracy miały maraton, miały pakiety w ramach klubu biegowego na maraton warszawski wtedy. Więc tak się zaczęło od maratonu warszawskiego w 2013 roku. A oczywiście się z jego przygotowałem, przebiegłem, no i po maratonie co tu zrobić. No i trafiłem na projekt koronę maratonu Polski. I tak poszło, lepiej w Polsce, a potem właśnie. A to oznacza, że ukończyłeś też Krakowia Maraton. Jakie masz wspomnienia? Który to był rok? To był mój drugi maraton w historii. Poczekaj, to był 2014 rok. Czyli ze stolicy do starej stolicy. No tak, wyszło tak. Bo to był pierwszy wiosenny, wtedy, który ja pobiegłem. Ja powiem ci tak, że to było jakieś 192 maratony temu, więc trochę musiałbym sięgnąć do zdjęć, ale pamiętam, że też początek mojego biegania. Korona maratonów polskich, to było takie duże przeżycie wtedy. Ja jeszcze wtedy nie biegałem za granicą, w ogóle dopiero przebyłem do świata maratońskiego. I taki każdy maraton był takie mega przeżycie. Pamiętam jeszcze na 30 km mnie skurcz złapał. Szedłem i nawet co traktałem z tej mety, także no, to nie był jakiś tam najlepszy maraton w mojej historii. Przeżyłem, trwałem i zaliczyłem. Czy z czasem to jest tak, że jest coraz łatwiej? Czy te pierwsze były takim wyzwaniem, że przede wszystkim byleby dotrzeć do mety, byleby przetrwać, bo ta technika nie jest jeszcze tak opanowana, swoje możliwości, rozłożenie w czasie, a teraz to już jest dla ciebie jak wstrzyknięcie palcem, no bo co 4 dni właściwie biegniesz? To się zmienia? Jak to jest? To na pewno trochę automatyki to wchodzi, bo nawet jak się nie przygotowuje teraz do maratonu, jest dużo różnych rzeczy, które muszę zrobić po drodze, więc na te treningi regularne tak bardzo czasu nie starcza. Więc ja nie walczę o życiówki, więc celem mojego projektu jest kończyć maraton w każdym kraju, a nie ścigać się z życiówką. Tu musiałbym sobie zrobić jakąś fajną przerwę, co jest ciężkie, no bo teraz mam cały czas co tydzień coś w innym kraju. A stąd lecę znowu do Ameryki Południowej, więc znowu zmienię strefę czasową, znowu będzie jakiś tam mały dyrklec, będzie zmiana klimatu i tak dalej, więc to zupełnie nie pomaga. Natomiast na pewno doświadczenie robi swoje i im więcej biegam, tym bardziej znam z kierunku. Ja już widzę, że na przykład jakiś skarczy tętno, po zegarku się wyzwaniam, bo albo gdzieś nie to spałem, albo gdzieś odbudziłem, bo nie dyspozycję danym piąt. Wiesz, tego nie masz na początku. Jak biegniesz drugi maraton, to trochę jesteś jeszcze
no, człowiek się uczy swojego organizmu. Myślę, że mam dobrze wyćwiczony organizm, nie wiem, bez kompuzji 109 maratonu, a to też mówi swoje, bo to jest zachowawczy człowieka, bo nie eksploatuje, nawet wszyscy myślą, że eksploatuje ponad przeciętnictwo organizm. Natomiast wszystko jest w granicach jakiegoś zdrowego rozsądku i logiki. Czy z tym wszystkiego nauczyłeś się metodą prób i błędów, czy korzystałeś na przykład z trenerów biegowych, z porad, fizjoterapeutów, czy samouk totalnie? Na początku w ogóle przed pierwszym biegiem to zrobiłem spore konsultacje z moimi kolegami, którzy już byli po pierwszym maratonie, bo w ogóle dłużej biegali i każdy mi tam jakieś wskazówki przekazał od strony tej samej treningowej, to raz, a dwa od tego, jak się ubrać, po prostu co zjeść przed, czego nie jeść. Wiesz, to taki był informacji, które ja dostałem. No i z tego wyciągnąłem sobie jakieś tam swoje wnioski i tak pobiegłem do pierwszej maratony. Później było tak, że 2-3 razy miałem jakieś plany, w jakim się przymierzałem do życiówek. Bo w tej chwili też wszyscy moi znajomi, którzy mnie pytają, jak zacząć w ogóle, bo to jest bardzo częste pytanie, gdzie polecam pierwszy maraton, gdzie polecam zacząć, czy kogoś przygarnął na wyjazd. Współpracujemy, gdzie nie mam Marlinę, fajną trenerkę, więc zawsze tą stronę i złożę, bo żeby było o zacząć badań, zacząć od opieki profesjonalnego trenera. No my sobie najmniej czym ty zrobisz. Ja w tej chwili nie jestem w żadnym procesie przygotowawczym do żadnego maratonu, dlaczego do żadnej życiówki, bo po prostu robię swój challenge, ale zastanawiam się, może w Berlinie w tym roku znowu pokuszę się, żeby szybciej pobiec, ale to jeszcze mam chwilę czasu, żeby to przemyśleć. Przebiegnę maraton w każdym kraju świata. Czy ta książka jest tylko o bieganiu? Nie do końca, bo ona pokazuje cały mój proces od momentu, kiedy byłem małym chłopakiem, gdzieś tam miałem duże marzenia, do tego momentu, jakie mi się te marzenia na początku udawało zrealizować, a potem jak stworzyłem z mojego hobby, pasji pomysł na życie i pomysł na biznes. No i też to jest połączenie z moim projektem, więc to jest tak po trochę o wszystkim. Wiedział o tym, jak sobie wyznaczać dobrze cele, jak nie poddawać, żeby je realizować. Bieganie, jest dużo bieganie, no bo siłą rzeczy musi być, ale to jest to dopiero druga część tego projektu, w ogóle tej książki. Na początku jest więcej o mnie, o tych moich wcześniejszych latach, które mało kto z Instagrama zna, polecam, bo zawsze można doczytać. Właśnie wszyscy mówią, że to są takie najciekawsze rzeczy, bo tego się nie zbędźmy. Także wiesz, te biegi, to wszystko można wygooglować, wyglądać na Instagramie, a te wcześniejsze lata tak nie do końca. Jeszcze wtedy w ogóle Instagrama nie było. Pamiętajmy, że to nie jest tylko bieganie, to są też kultury, poznawanie innych krajów, poznawanie innych kultur. Czy to są wyjątkowe spotkania? Jakieś szczególnie zapadło ci w pamięć? Wiesz, podróżowanie bardzo zmienia człowieka, no bo ja przebiegłem maraton w 161 krajach, ale fizycznie byłem jako turysta w 177, z czego niektórych mieszkałem na dłużej, chyba w pandemii całej mieszkałem na Zanzibarze przez 9 miesięcy. A to nie jest taki, wiesz, przelot przez kraj, czyli tak jak teraz mam na przykład 4 miesiące dalej. Nie za bardzo czasami jesteśmy w stanie poza stolicą coś więcej zobaczyć przy takim krótkim wyjeździe. Ale były kraje, gdzie mieszkałem na dłużej i wiesz, naglądałem się w różnych sytuacji takich z życia wziętych. Są na nowe turysta nie widzi, a to zmienia. Projekt mnie bardzo zmienił, jestem inną osobą. No przez co, że uczysz się życia świata i my tu narzekamy w Polsce, że mamy takie inne problemy, a potem jedziesz do Afryki i widzisz ich problemy. Twoje problemy stają się, wiesz, takie małe. No też na pewno minimalizmu nauczyli mój projekt, wiesz, 10 kg torba to jest potężna torba, bo też podręczny zupełnie wystarczy na 3 miesiące. No to wiesz, to co, to wszystko są rzeczy umiejętności, które wywozisz do takiego właśnie podróżowania. No i to mnie zmieniło. Zupełnie jestem w tej chwili gdzie indziej niż byłem 5-6 lat temu. Gdzie są najlepsi kibice? Big after. Ja myślę, że na tych największych maratonach się najwięcej dzieje. Czyli tutaj mówię o Nowym Jorku, o Londynie, o Berlinie. To po prostu Milo maratony, wtedy World Marathon Majors. Pamiętam te biegi, to są po prostu, wiesz, to jest wydarzenie. Przede wszystkim dla tego miasta, dla kraju i też, wiesz, podejścia osób, bo tam nikt nie narzeka, że jest miasto zablokowane przez cały dzień. Ja naprawdę tym żyję. Ludzie, wiesz, w Londynie ostatnio jak biegłem, to swoje palca się nie dało wsadzić na całej długości trasy. Tyle było kibiców, bo tego, że pogoda też rozpieszczała rok temu. Roku nie robię oglądania, a biegłem rok temu, bo to po prostu jeden z lepszych, jeżeli chodzi o doping w Europie. No to wiesz, to trzeba przeżyć, to jest wydarzenie takie maraton. No, my przeżywamy co roku Krakowia Maraton i to dla nas wszystkich jest zawsze wydarzenie, a od
miejsce w skali razy setki, to już nawet sobie nie mogę tego wyobrazić. 249 krajów. Jaki sobie dajesz deadline? Czy bez pośpiechu? Kiedy myślisz, że do którego roku uda ci się ukończyć? Ten challenge jeszcze przez 2-3 lata spokojnie jestem w stanie zaprogramować sobie grafik, zaplanować go tak, żeby biegać po tam 10-15 krajów rocznie. Gdybym tu 210, to jeszcze będzie spoko. Natomiast potem mamy problem z całą w ogóle społecznością biegową maratończyków lub trotterów, bo nie wszystkie kraje mają maratony, więc te partyci, to tam będzie spore wyzwanie logistyczne i organizacyjne, żeby dotrzeć regularnie klubów biegowych czy organizacji sportowych, które dla nas ten maraton zorganizują. Ja biorę udział tylko w oficjalnych maratonach, to nie są jakieś prywatne wycieczki biegowe, bo się do niczego nie liczy. No i też mamy kraje w Afryce, które są mocno skonfliktowane, gdzie są wojny, takie działania wewnętrzne, że po prostu grupą ludzi tam nie da, mało nie da się pojechać i nie da się zorganizować maratonu. Więc wiesz, to będą to takie największe wstrzymywacze, gdzie trudno powiedzieć, kiedy po prostu nie wiadomo, bo to są czynniki zewnętrzne. I co musimy reagować na bieżąco w tej sytuacji, która tam jest. Jak się uda, to się uda, jak nie, no to będziemy po prostu czekać. W razie myślę, że 3 lata do przodu to mam naprawdę co robić, więc za 3 lata możemy zrobić live, czy ci powiem, jaki update projektu. A co potem, Wojtek? Jak ukończysz ten challenge? Co później? Emerytura, czy nowe wyzwanie? Tylko nie wiem jakie, to chyba w kosmos. Nie, wiesz, jest tak, że to się coś skończy, bo ja pracuję w tej chwili z moim teamem nad dużymi projektami globalnymi dla społeczności biegowej, więc na pewnym etapie może faktycznie się będzie gdzie biec tych maratonów, bo to może być taki okres 3-4 lata, może dłuższy, ale nie taki super daleki. Zawsze będą jakieś fajne maratony na świecie, więc tych dużych miast chciałbym pobiec. Znaczy kraj już mam zaliczony, ale właśnie w danym kraju jest kilka fajnych maratonów. Ja zawsze coś tam na tą listę sobie wrzucę. Natomiast chcę popracować nad dużymi rozwiązaniami, nie mogę powiedzieć co, ale dużo rzeczy przygotowujemy dla globalnej społeczności biegowej, więc to mnie na pewno też zajmie czasowo. Nie mam, ja się nie nudzę. Ale rozumiem, że nie osiądziesz za biurkiem ponownie, tylko będziesz biegać do upadłego, tak? Wiesz, dla naszych tych międzynarodowych klubach biegowych mamy maratończyków, którzy mają 75 lat i ciągle biegają. U nas najstarszy zawodnik w tym roku, 48 roczny. Także wielki szacun. No, więc właśnie, wiem, że się da spokojnie do 70 biegać jeszcze, więc celem będzie to, żeby trzymać się w dobrej formie, żebym był w stanie w tych limitach się mieścić. Wtedy i warto 6 godzin, więc jak masz 70 lat i mieścisz się w takim limicie, to trzeba być w sobie. Natomiast ja jeszcze mam sporo czasu. Zobaczymy, co się też wydarzy na świecie, bo tego COVID-u na przykład też nikt nie planował, a jednak nas to trzymało całkiem działaniami, więc na razie tak patrzę długoterminowo, ale też taki plan po 3 lata mam, mi sobie daje takie optymalne i tej wersji się trzymam. Wojtek, bardzo ci dziękuję za twój czas. Życzymy ci jako cała społeczność Krakowia Maraton oczywiście świetnego wyniku w Madrycie, potem w Urugwaju i oczywiście ukończenia tego challenge'u, sukcesu i czego sobie możesz tylko wymarzyć. Mocno trzymamy kciuki, powodzenia i do usłyszenia. Dzięki. Pozdrawiam. Cześć.